Słuchajcie, kochani, poczekamy dzisiaj troszeczkę, jestem spóźniona, bardzo, bardzo Was przepraszam, ale to jest szalony czas. Listopad to szalony czas zawsze w termomiksach. O, podłączacie się powolutku, bardzo się cieszę. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam za spóźnienie, stałam bardzo długo w korkach, jechałam właśnie z prezentacji. I poczekamy chwileczkę jeszcze. Witam Was serdecznie. Dołączacie pomalutku? Witam Pani Teresko. Witam Gosiu. Witajcie, witajcie, cieszę się bardzo, że jesteście. Mimo mojego spóźnienia, to cieszę się, że zawitaliście tutaj u mnie. Dobrze, kochani, powoli sobie zaczynamy. Dziś zrobię brunch z najnowszych kolekcji. Ostatnio robiłam brunch, słuchajcie, bardzo się Wam spodobał, dlatego pomyślałam, że zrobię kolejną odsłonę. Brunche są ze stacją Thermomix Friend. Witajcie, witajcie, witam Basiu, witam Krysiu. Bardzo się cieszę, że jesteście. Instagram, Facebook. I tak, tutaj są kolekcje na brunch. One są dedykowane Thermomixowi wraz z Friendem. Oczywiście możecie zrobić sobie samodzielnie to w Thermomixie, po prostu musicie pojedynczo robić każdą potrawę. Ja zamiast czekać, aż zrobi mi się w Thermomixie, będę przestawiała na Frienda, żeby jeszcze bardziej usprawnić pracę. I tak, ostatni brunch był wschodnioeuropejski, były tutaj rogale z makiem, były, słuchajcie, już nawet nie pamiętam wszystkiego, ale tak, był dżem jabłkowy w jednym czasie, rogale z makiem, był twarożek, herbata czai i były bliny. Herbata mnie w ogóle bardzo zaskoczyła. Cześć Reniu, witajcie, witajcie, podzielcie się ze mną, proszę, co tam u Was pysznego ostatnio. Bardzo Was proszę o udostępnienie mojego live'a. Będę Wam bardzo wdzięczna, zostawcie serduszko, bądź udostępnijcie. Będę naprawdę Wam wdzięczna, dajcie znać, jeśli udało Wam się udostępnić. I tak, dziś weszła nowa kolekcja, nie wiem, czy już wszyscy widzieli. Ja dopiero w trakcie jazdy jeszcze na światłach czerwonych zobaczyłam, że mamy nową kolekcję na święta. Słuchajcie, już pod święta Thermomix nam tutaj myśli i ja również będę od przyszłego tygodnia serwować Wam już świąteczne live'y. Do samych świąt będą same świąteczne live, będą jadalne prezenty, będzie kolacja wigilijna, będą napoje i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie mam 100% wszystkiego zaplanowanego, ale naprawdę myślę, że będzie bardzo ciekawie i smacznie. Ja robiłam dziś na próbę gwiazdę z makiem, wyszła przepyszna, uwielbiam ją, uwielbiam, uwielbiam, więc naprawdę myślę, że warto ją zrobić. Na pewno zrobię ją, jak nie na live, to na story, żebyście mieli również ten podgląd. I tu zobaczcie, już jest nowa kolekcja, aromatyczne święta. Jak sobie wejdziemy w tą kolekcję? I zobaczcie, mamy ciasteczka maślane z lukrem królewskim i ozdobami. Tak to wygląda. Mamy świąteczną szarlotkę z korzenną nutą. Mamy pierniczki alpejskie. Mamy keks, słuchajcie. Sernik z żurawiną, cynamonki. Mamy chlebek choinka do odrywania. Po prostu czad. Zrobię to na live, kochani, nie omieszkam. Mamy makowiec z bezą, piernik na ciemnym piwie i mamy ciastka imbirowe z białą czekoladą. I to jest pierwsza kolekcja, którą Forwerk zaserwował nam przed świętami,
Więc na pewno, kochani, będzie tego znacznie więcej, więc bądźcie ze mną, śledźcie mnie, będzie na pewno naprawdę tego bardzo dużo. Teraz bardzo dużo jeżdżę z prezentacjami, więc jest troszeczkę moich live'ów i story mniej, ale od przyszłego tygodnia już ruszam pełną parą. Będzie tego wszystkiego naprawdę dużo, dużo inspiracji, ciekawostek, zdrowych produktów z dobrym składem. Zapraszam. I teraz tak, zaczniemy sobie już robić dzisiejszy brunch. Och, nie widzę, co tu dzisiaj. Internet mi troszeczkę wszystko dzisiaj przeciwko. Hello, hello. Na Instagramie tutaj widzę nowe osoby. Moja mamunia się podłączyła. Dziś chałka z kruszonką, pyszna. Ekstra, Gosiu. Dobra, jedziemy sobie z brunchem. I tak, w nowych kolekcjach mamy brunch. Jest ich dużo. Mamy angielski brunch, niemiecki, bliskowschodni, skandynawski, włoski, hiszpański, tak, francuski. Dziś zrobimy sobie włoski. Przeniesiemy się na chwilę do ciepłych krajów. A co tam? Rozpoczynamy gotowanie. Mamy rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni. Ok. Później przeczytam wszystkie wiadomości, bo gdzieś mi uciekły już pomalutku. Dajcie znać, proszę, co u Was dobrego, co robiliście ostatnio, dzisiaj, co planujecie na święta zrobić, co robiliście we friendzie, jeśli macie, też mnie bardzo ciekawi. I bardzo proszę, udostępnijcie mojego live'a. Dziękuję Wam od razu z góry za to. Ok. Formę do babki z kominem, słuchajcie, natłuścić masłem i opruszyć mąką, odstawić. Ja już Wam kiedyś pokazywałam formę do babki, która mieści mi się również w przystawce Varoma. Więc możecie sobie zakupić, ona kiedyś była w Biedronce, ale teraz możecie ją dostać również na internecie. Nie jest droga, a pasuje do Varomy. Zaraz Wam pokażę. O tak, możecie sobie włożyć do Varomy formę na babkę i zrobić babkę na Varomie. Świetna sprawa, polecam Wam serdecznie. Robiłam dwa rodzaje babki na Varomie. Jest naprawdę przepyszna. Mam również takie foremki do Varomy na muffinki, takie silikonowe. Więc też super sprawa. Witam Pani Ewo. Dzień dobry, witajcie, witajcie. I tak, dziś nie będę robiła w Varomie, lecz w piekarniku, ale już na story Wam pokazywałam nieraz robienie babki i muffinek i różnych innych rzeczy, bo pamiętajcie, że Varoma służy również do robienia ciast, do robienia chlebów, bułeczek, do robienia różnych deserów, jak i ryb, jak i mięsa. Więc naprawdę wiele, wiele można zrobić na właśnie Varomie. I tak, dalej. Do czystego i suchego naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix wsypać 150 g cukru. Więc jeśli mamy przepis połączony z friendem, opisuje nam dokładnie, do którego urządzenia mamy wrzucić składniki. Ok, cukier. Cukier, cukier, cukier. Patrzę, kto tutaj jeszcze do mnie dołączył. Odzywajcie się do mnie, kochani. Cieszę się, że jesteście. Cukier. Cukier oczywiście jest indywidualną kwestią. Możecie dodać mniej więcej. Dzień dobry, Pani Ewo. Ja dodam sobie może tak z 70, starczy.
Dalej. Do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix dodać skórkę z jednej cytryny ekologicznej bez białych błonek, pokrojoną na 2-3 cm kawałki. Okej, troszkę porozrywam. Mam troszkę większe. Witam Pani Ewo. Dzisiaj miałam dzwonić do Pani. Zadzwonię po live'ie. Okej. Dalej. Założyć miarkę na pokrywę urządzenia Thermomix. Zakrywamy. Dalej. Ustawić obroty 8. Wszystko mamy opisane, zaznaczone, więc jedyne co, przekręcamy pokrętłem na obroty 8. Ostatnio weszła, to jest podgląd. Pokażę Wam później ten podgląd, bo to jest świetna sprawa. Robi tam nam takie tło i możemy podejrzeć, co kolejny, jaki kolejny etap będziemy mieli następny w trakcie gotowania już w Thermomixie. Ostatnie przepisy, te nowości, wszystko Wam będę opisywała na story. Zrobię z tego film, czyli chodzi mi o dodawanie swoich przepisów, o modyfikowanie, o ściąganie z przepisowni, czyli ostatnia aktualizacja. Świetna sprawa, na pewno Wam dokładnie to wszystko opiszę, jak również nagram i obieranie jak najbardziej również. Składniki zgarnąć kopystką. O, jacie! Świątecznie mi się tutaj już robi. Uwielbiam takie cytrusowe zapachy. O, aromaterapia za darmo. Czad. Do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix dodać 2 jajka. Mamy w temperaturze pokojowej, więc jeśli jest to istotne, by jajka nie były z lodówki, oczywiście będziemy mieli to tutaj opisane. Często mnie o to pytacie właśnie, jaki rodzaj, na przykład jakie jajka i wtedy pamiętajcie, że jak jest istotne, będziemy mieli to dokładnie opisane w przepisie. Dalej, do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix dodać 230 gram mleka. Okay, 230. Waga jest po prostu fantastyczna w Thermomixie. Każdy, kto ma, to stwierdzi. Dalej. Dodajemy 50 gram masła. Świetna sprawa te brancze, naprawdę mamy krok po kroku, wszystko w jednym przepisie. Słuchajcie, w jednym przepisie na przykład 5 potraw. Nie musimy w ogóle wychodzić ani nic tu kombinować, tylko po prostu klikamy cały czas dalej. Jedną laskę wanilii, tylko nasiona i tu mamy patrz wskazówka. Ja już sobie zerknęłam w te wskazówki, jest opisane, że do przepisu potrzebujemy tylko środek laski wanilii, a skórkę możemy zużyć do cukru waniliowego oczywiście. Ja nie mam laski wanilii dziś, ale mam właśnie ekstrakt ze środka wanilii. Już nieraz Wam pokazywałam coś takiego w sklepie ze zdrową żywnością. Na bardzo długo starcza, świetna sprawa. Ja w ogóle używam to często do, słuchajcie, do budyni, do jakichś deserów. Taki naturalny, prawdziwy aromat i jeszcze do tego zdrowy. Polecam.
Jeszcze mam taki. Taki olejek. Ten akurat kupiłam, słuchajcie, w Lidlu. I o dziwo, naprawdę ma dobry skład, bo jest tutaj troszkę. Witam, Beatko. Cieszę się, że jesteś. Z Poznania już zawitałaś do nas. O, dodam jeszcze trochę tego. Pochwal się, co tam pysznego ostatnio robiłaś. Na pewno cuda. Beatka jest moją inspiracją, naprawdę robi po prostu pyszności cały czas. Zakrywamy pokrywę i miarkę i ustawiamy na obroty 5, mieszanie 40 sekund. Tak. Skończyłam, wiedziałam, wiedziałam, że coś się tam pichci na pewno u Beatki. Do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix dodać 250 g mąki pszennej. Ok. Mam mąkę pszenną, muszę wytarować. Dwieście pięćdziesiąt. Chociaż jeszcze troszkę, bo dałam więcej. Mleka mi się wlało delikatnie. Do naczynia w termomiksie 2 łyżeczki proszku do pieczenia. A ja babeczki z borówkami. O, wow! O, proszę. A borówki mrożone, czy takie świeże? Tych jeszcze nie robiłam. Ja też nie. Okej, 2 łyżeczki. Proszku do pieczenia. Proszek do pieczenia również kupuję w sklepie ze zdrową żywnością. Bez sztucznych dodatków. I tak, 1 szczyptę soli. Sól mam również zmieloną, słuchajcie, w termomiksie kupuję sól w sklepie ze zdrową żywnością bez przeciwzbrylaczy, co jest bardzo ważne, żebyście zwracali uwagę kupując sól. Nie jest potrzebna nam ta sztuczna substancja do niczego. Możemy dostać taką sól właśnie w sklepach ze zdrową żywnością. Nie ma ona przeciwzbrylaczy, sztucznych substancji, żadnych dodawanych do soli. Sól powinna być po prostu zwyczajną solą. Ok, zakrywamy pokrywę i miarkę. I ustawiamy na obroty 5. Kolejne mieszanie 50 sekund. Zamiast jagód świeże. A, super. Tych jeszcze nie robiłam. A ostatnio pyszne bułeczki z oregano i cebulką. Nie robiłam tych z oregano i cebulką, ale robiłam też jakieś jedne z ziołami. Tylko nie pamiętam, które to były dokładnie. Instagram tutaj nic mnie nie pyta. Kochani, jeśli macie jakieś pytania do mnie, zadawajcie proszę. Możecie się do mnie również odzywać, pamiętajcie, w prywatnych wiadomościach, po live'ie na wszystko Wam odpiszę, odpowiem. Patrzę, co tutaj... O, mamy. Ciasto przelać do przygotowanej formy, wyrównać kopystką. O. Cytrynowo się zrobiło.
akurat, zobaczcie, nagrzał mi się piekarnik. A robiliście babki, powiedzcie, z Thermomixa albo z Varomy, jakiekolwiek. Na Wielkanoc robiliście kiedykolwiek? Ja jutro zabieram babkę ze sobą, jutro ruszam na prezentację do Warszawy. My tu mamy dalej. Piec 30 minut, 180 stopni lub do momentu, aż patyczek włożony w ciasto będzie suchy. W tym czasie kontynuować przygotowanie przepisu. Okej. Witam, co dziś gotujemy? Dziś robimy brunch, kolekcję, nowa kolekcja włoski brunch i w tym brunchu mamy właśnie babkę cytrynową, kolejna będzie frittata i jeszcze niespodzianka. Ok, dodajemy do piekarnika. Na 30 minut. Ok. Dalej mamy umyć i osuszyć naczynie miksujące. Oczywiście mamy funkcję mycia, więc jeśli jest chwila, to można ustawić sobie na te mycie. Ja je bardzo, bardzo lubię. A jeśli myjemy naczynie miksujące, słuchajcie, za każdym razem na świeżo, to jest chwila, moment, żeby te naczynie umyć. Ja mam jeszcze tu moją szczoteczkę ulubioną, którą myję w zmywarce również. Słuchajcie, wrzucam ją po prostu do zmywarki i jest czyściutka, jeżeli mi się już zabrudzi. Polecam Wam te szczoteczki, kochani, naprawdę jest świetna. Obkręca noże. I w ten sposób łatwo docieramy do każdego zakątku pod nożami. Szczoteczka jest naprawdę super, polecam. Naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Mamy to. Dalej, nałożyć dolną część przystawki Varoma. Ok. Jeżeli macie pytania jakiekolwiek, kochani, odnośnie Thermomixa, zapraszam Was do prywatnych wiadomości, na wszystko Wam na pewno odpiszę, tak? Ach, przepraszam, coś mi tutaj umknęło. Okej. Dobrze, nałożyć dolną część przystawki Varoma. To jest dolna część przystawki Varoma dla nowych osób, które jeszcze nie znają Thermomixa. Pamiętajcie, że zawsze możecie o wszystko mnie pytać. Dalej, odważyć do dolnej części przystawki Varoma 100 g cukinii pokrojonej na 2-centymetrowe kawałki. Ja już mam tutaj cukinię pokrojoną.
Mam również bakłażana. Taka sama sytuacja, mamy również bakłażana i żółtą paprykę. Więc 800 gram wszystkiego. 600. O, coś tutaj troszkę mniej dodałam. Ale to nic, może tak być. Gdzie można kupić szczotkę? Szczotkę możecie oryginalną Forwerka kupić w sklepie Forwerka. A jeśli chodzi o to, co ja mam akurat w tej chwili, to w różnych miejscach, słuchajcie, w Pepco była, w Ikei chyba. Musicie popatrzeć. Na internecie jest też dużo takich szczoteczek. Ona w środku ma płyn. Tak, wlewamy płyn i wtedy możemy łatwo wszystko doczyścić. Ok, dalej mamy odważyć. Czekajcie. Do dolnej części przystawki Varoma 100 gram cebuli. Cebula, cebula. Mam i cebulę. Cebula. Dodać do dolnej części przystawki Varoma 3 ząbki czosnku przekrojone na pół. 3 ząbki czosnku. Znowu narobiłaś smaka. Cześć, Ala. Rób, kochana, mega prosty przepis. Babka, teraz robimy frittatę. Już Wam zaraz pokażę szczegóły przepisu. Tutaj mamy babkę cytrynową dzisiaj. Mamy frittatę z parmezanem. Mamy sos truskawkowy, naleśniki i warzywny sos ratatouille. Czyli naleśniki w odsłonie słodkiej i odsłonie wytrawnej. Ok, mamy to. Dalej. Upewnić się, że część. O, okej, czekajcie. Że część otworów została niezakryta, aby umożliwić swobodną cyrkulację pary, odstawić przystawkę Paroma. I tak, do dolnej części przystawki Varoma włożyć wkład Varomy. Wkład Varomy wygląda tak. I zakładamy go na górę po prostu. Dalej. Wkład Varomy wyłożyć odpowiednio dociętym kawałkiem papieru do pieczenia, większym od spodu wkładu o 1-2 cm, aby powstał niewysoki rand, upewniając się równocześnie, że boczne otwory pozostają niezakryte, aby umożliwić swobodną cyrkulację pary. Chodzi o to, żeby nie zakrywać tych bocznych tutaj dziurek. Muszę dociąć, bo nie docięłam. Super. Mamy to.
dalej. Do czystego i suchego naczynia miksującego mamy włożyć 20 g białego chleba czerstwego. Nie mam białego, ale włożę za to ciemny. Coś mi tu Beatka pisze, zaraz zobaczę. Ciekawa jestem. Dzisiaj będzie jeszcze sernik. Sernik na korzennym spodzie na jutrzejsze urodziny córki. Wow, wow, czat. Ja się zawsze, cały czas zabieram za ten sernik kokosowy, słuchajcie. Nie wiem, czy ktoś z Was robił, ale słyszałam bardzo dużo dobrego o nim i muszę w końcu zrobić. 60 g sera parmezan. Sera mamy tutaj. Oczywiście możecie zamiast parmezan użyć grana padano, sera dziugas jeszcze zastępuje. Po prostu chodzi o to, żeby to był twardy ser, tak? Najlepiej długo dojrzewający. Ok, mamy to. Natki pietruszki świeżej, tylko liście. Zapomniałam kupić, więc zastąpię sobie świeżą bazylią. Mam jej malutko. I rukolą. Ok, dalej. Założyć pokrywę i miarkę. Dalej ustawiamy na obroty 7-15 sekund. Dzisiaj będzie sernik kajmakowy. Chyba kupiłam na Allegro fajny skład do warony i nie muszę już przecinać papieru. Super sprawa. O, Beatko, wyślij mi proszę, jak to wygląda. Super sprawa. Może być przydatny gadżet. Do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix. Oczywiście zobaczcie, jaki już tutaj mamy. Cuda. Włożyć 6 jajek. Zapomniałam porozbijać. A co? Proszę. Hop. Raz. Dwa. 3, 4. Jajka, słuchajcie, mam sprawdzone, wiejskie, od rodziców, więc nie muszę wcześniej zbijać, sprawdzać pewniaki. Okej. Dalej. Jedną łyżeczkę soli. Jedna łyżeczka soli. 200 g cukinii pokrojonej na 1-centymetrową kostkę. Dodajemy. Ogromna będzie ta frittata. Słuchajcie. Dobra. I mamy jeszcze 50 g cebuli dymki ze szczypiorkiem. 50 g. Dobra, już dam wszystko. Dalej założyć pokrywę na naczynie miksujące. I dalej mamy ustawić obroty 4-6 sekund. Jajeczną przełożyć na przygotowany kład do warony. Tak, tutaj. Okej. Lubię takie smaki, Beatko. Wiem, że Ty też lubisz frittaty.
Nie wiem, czy te próbowałaś. Jeszcze przed tobą. Bardzo was, kochani, proszę o udostępnienie. Jak ktoś jest ze mną, bardzo proszę, żeby udostępnił ikonkę, żeby poszło dalej w świat, żeby inni mogli zobaczyć. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczna. Okej, tutaj sobie dalej. Ciach. Pięknie, idealnie. Dalej mamy, słuchajcie, 6 pomidorków koktajlowych przekrojonych na pół, rozłożyć równomiernie na masę jajeczną. Oczywiście może to być więcej, mniej. Nie ma to znaczenia, możecie nie dawać, jeśli nie chcecie. Ja uwielbiam te pomidorki, więc dodaję na pewno. Beatko, podziel się z nami. Bo tutaj widzę, pytają inne osoby o te, o tą formę do przecinania. Jak znajdziesz, to daj znać. Okej, może jeszcze dodam. Dzięki, kochana. Dobrze. I zobaczcie, mamy już tak przygotowaną frittatę. Dalej mamy opłukać naczynie miksujące. Dalej umieścić ponownie naczynie miksujące w obudowie urządzenia i wlać wody. 500 gram. Zasłoniłam wam. Dalej przełożyć naczynie miksujące z obudowy urządzenia Thermomix do stacji Thermomix Frank. Przekładamy. Dalej nałożyć przystawkę Varoma z warzywami i wkładem i masą jajeczną. Czyli zakrywamy pokrywę, ściągamy miarkę, ustawiamy warzywa i masę jajeczną, zakrywamy pokrywą. Nałożyć pokrywę, tak, już zrobiłam. I w tym momencie, zobaczcie, automatycznie pojawią nam się ustawienia na Thermomix Friend. Więc mamy 25 minut, Varoma obroty 1. Jak klikniemy sobie wyślij, te same ustawienia pokażą nam się na Friendzie. Klikamy wyślij, mamy już tu automatycznie ustawione wszystko, zatwierdzamy. I przekręcamy pokrętłem. W tym momencie wszystko robi nam się na frędzie, a my idziemy dalej. W tym czasie wyjąć upieczone ciasto z piekarnika, odstawić do ostudzenia i kontynuować przygotowanie przepisu. Jeszcze chwilę, bo dużo szybciej zrobiłam frittatę. Okej. Dalej. Umieścić drugie naczynie miksujące w obudowie naczynia. Thermomix. Dalej. Do czystego i suchego naczynia wsypać cukier. O, ja dam połowę. Zakładamy pokrywę i miarkę. Muszę ją przepłukać. Thank you.
jeszcze nie robiłam, okej. Okay. Ale już większość robiłaś z tego co pamiętam. Bardzo dużo robiłaś tych frittat, a zresztą bardzo dużo ogólnie robisz. Zastanawiam się momentami, czy jeszcze nie więcej ode mnie. Aczkolwiek u mnie już nawet ostatnio, słuchajcie, rosół, który robiłam na, nie powiedziałam wam, który robiłam wam na ostatnim live'ie, on jest z ostatnich kolekcji, on jest z osłoną noża miksującego, z kaczki i pieczonymi warzywami. Mój mąż, który jest fanem rosołu, po prostu był zachwycony, naprawdę zachwycony. Wiem, że rzadko próbujecie rosół z termomiksa akurat, ale ten wam serdecznie polecam i jest rewelacyjny. Wkładacie kawałki mięsa, zresztą możecie cofnąć się, jak ktoś nie oglądał poprzedniego live'a, możecie cofnąć się i zobaczyć właśnie rosół z osłoną noża miksującego. Tam były jeszcze polędwiczki i sernik gotowany. Okej. Okay. Przetrzeć. Pokrywaj miarka. Dalej ustawiamy na obroty 10 sekund. Cukier w pudę. Truskawek świeżych lub 300 gram truskawek mrożonych, uprzednio rozmrożonych. Ja mam właśnie te uprzednio rozmrożone. Staram się pozamrażać dużo owoców, żeby właśnie zużywać sobie zimą, jesienią. Mam jeszcze rabarbar, mam właśnie jagody, borówki, maliny. Wiecie co? Przypomniały mi się babeczki mandarynkowo-imbirowe z Waromy, które bardzo duże wrażenie na mnie zrobiły. Smakiem. Myślałam, że będą takie, wiecie, słabe. Ale rewelacyjne, naprawdę rewelacyjne. Już kilka razy je robiłam. Dobra. Octu balsamicznego. Ok. Dodam, ale mniej. Bo nie przepadam. 10 gram soku z cytryny świeżo wyciśniętego. Mamy. Okej, okay, dalej. Założyć pokrywaj miarkę. Dalej. Ustawiamy na obroty 6. Naczynia odstawić. Mamy sos już truskawkowy. Ten przepis, słuchajcie, polecam wam bardzo również na makaron z twarogiem i z truskawkami. Lubicie coś takiego, to jest po prostu rewelacyjne. Właśnie, właśnie można użyć również odmrożonych truskawek. Zresztą jak do prawie wszystkiego, słuchajcie. Ważne jest, żeby je wcześniej odmrozić, bo nam sorbet wyjdzie.
łykać naczynie miksujące. Będą na słodko, na wytrawnie, frittata i babka cytrynowa. Chwila, moment. Babka, słuchajcie, ja miałam formę do babki, nie powiedziałam Wam. Miałam dużą, zdecydowanie większą niż tutaj jest w przepisie, więc zapewne będzie niższa. Ale to nie istotne, ważne, żeby smakowała. Mamy taki sosik, zobaczcie, już Wam pokażę z bliska. O, sosik taki gęściutki do naleśników. Dodać 30 g masła. Zakrywamy, pokrywaj miarkę. Pewnie będzie roztapianie. Ustawić obroty 2, roztapianie 70 stopni. Kochani, jak jeszcze jesteście tutaj ze mną, bardzo Was proszę o udostępnienia. Dajcie znać, czy się udało. Napiszcie mi, co byście chcieli, bym Wam świątecznego zaserwowała w live'ach. W zeszłym roku byłam zachwycona jadalnymi prezentami. Robiłam czekolady roztapiane z pierniczkami. Najpierw zrobiłam pierniczki, później układałam je na właśnie roztopionej czekoladzie i jeszcze orzeszki i tak dalej. Po prostu cudo. Sama by była zadowolona dostać coś takiego. Robiłam peelingi naturalne do ciała, do twarzy. Słuchajcie, co ja tam jeszcze robiłam? Robiłam te cytryny i pomarańcze w sosie, w syropie. Takie do herbatki, bardzo aromatyczne, z goździkami, z anyżem, z cynamonem, likiery, ciasteczka różnego rodzaju, też świetna sprawa. Żelki swoje można robić, jest tego naprawdę, powiem Wam, multum, a takie prezenty ręcznie robione są naprawdę bardzo fajne. Mi się osobiście bardzo podobają. Ok, tutaj mamy 30 sekund. Zobaczę babkę. O, babka mi popękała, ale pachnie niesamowicie. Co tu mamy? Jak macie jakieś pytania odnośnie Thermomixa, to zapraszam Was również. Wiadomości prywatnej. Mamy teraz schładzanie. Thermomix, jak jest gorący, zawsze najpierw schładza, żebyśmy się nie sparzyli otwierając. Mamy masło już roztopione. Dolać mleka teraz mamy. Pszennej.
oczywiście. Okej. Dalej, 3 jajka. Dobrze, że mama mnie zaopatrzyła wczoraj w jajka. Położyć pokrywę i miarkę. Dalej ustawiamy obroty 4. 20 sekund. Dam jej jeszcze 5 minut. Myślę, że będzie idealna wtedy. Ciasto powinno mieć konsystencję płynnej śmietany. Zobaczmy. O, dokładnie tak jest. Nie wiem, czy widzicie. Jest płynna śmietana. Fajne to ciasto. Jeśli okaże się, że jest zbyt gęste, dodać więcej mleka. Przelać do innego naczynia, odstawić na 15 minut w tym czasie. Umyć naczynie miksujące. Czekajcie, muszę gdzieś odlać. Dobra. Takie ciasto mamy. Witam, Bogusiu, co gotujesz? Robię dzisiaj brunch. W brunchu mamy tak naprawdę kilka zawsze dań, kilka potraw. Ostatnio robiłam ten z rogalami makowymi. Dziś mamy babkę cytrynową, frittatę z parmezanem i warzywami i naleśniki na słodko i na wytrawnie, sos truskawkowy do naleśniku na słodko i będzie szynka i rukola do wytrawnych. Fajnie, że jesteś, Sylwia, cieszę się bardzo. Wczoraj byłam u Sylwii. Wczoraj to było, wczoraj, dobrze. Już mi się dni, myślałam, że pomyliły. Bardzo się cieszę, że u Was zawitałam. Teraz tak, na nieprzywierającą patelnię, natłuścić niewielką ilością masła i rozgrzać na średniej mocy palnika.
Ciasto na naleśniki wylewać, zobaczcie, tu mamy nawet filmy. Pamiętajcie, że filmy są również w Thermomixie, filmy instruktażowe. Jak klikniemy, to pokaże nam się, w jaki sposób mamy tutaj akurat usmażyć naleśniki. Ale słuchajcie, jak jest więcej, jak są trudniejsze przepisy, to te filmy są naprawdę cudne. Ja zawsze pamiętam, jak weszły te filmy i robiłam właśnie domek z piernika. Pierwszy mój domek z piernika, który dzięki tym filmom mogłam sklejać, łączyć, bo bardzo, bardzo to płynnie wtedy szło wszystko. Dalej mamy kolejny. Smażyć 2-3 minuty lub do czasu, aż brzegi się zarumienią. Ok. Nie wiem, jak mi wyjdą te naleśniki, bo mam beznadziejną patelnię, właśnie muszę kupić jakąś nową. Się zbieram i zbieram do tego. Polećcie mi coś, jeśli macie jakiegoś pewniaka, jeśli chodzi o patelnię. Tylko ja po prostu nie chcę teflonowej, dlatego się tak zbieram do tego, żeby poszukać jakąś alternatywę bez tego tworzywa sztucznego. Patrzę, co tutaj mi babka czy ciasto cytrynowe w cookido. To znaczy tak, to jest babka cytrynowa, ale ona nie jest z... Jak wpiszemy w cookido, to nie znajdzie, bo to jest z kolekcji brunch. Ostatnie kolekcje, jak wybierzemy sobie, to są kolekcje brunch. Jeżeli nie znajdziesz, Ewa, to napisz mi w prywatnej wiadomości, ja ci wyślę po prostu linka do tego przepisu. Jest babeczka. Zaraz wam pokażę. Taka szybka, popękała mi troszkę. A zaraz ją odwrócimy. Pachnie cytryną, słuchajcie, rewelacja. Zobaczcie tutaj. Stawię na chwilę, żeby przestygło. Zaraz za 4 minuty kończy nam się robić frittata. Gdy ciasto się zetnie, delikatnie obrócić naleśnik na drugą stronę i smażyć kolejną 1 minutę. To jest dla osób, które nigdy nie robiły naleśników, a są takie, kochani, na pewno. Przełożyć na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, przykryć czystą ściereczką kuchenną, aby naleśnik nie ostygł. W ten sposób usmażyć pozostałe naleśniki. Jeszcze nie minęło 15 minut, ale spróbujemy. Nie rozgrzała mi się jeszcze patelnia. Gdy stacja Thermomix Friend zasygnalizuje koniec pracy, zdjąć przystawkę Varoma, za pomocą papieru do pieczenia ostrożnie przełożyć frittatę na talerz, odstawić w ciepłe miejsce.
Okej, okay, przygotujemy sobie talerz. Teraz nam się kończy robić frittata. Umieścić ponownie naczynie miksujące w obudowie urządzenia Thermomix. Mamy. I będziemy kontynuować za chwilę. Będziemy kontynuować za chwilę kolejny etap, za 2 minutki. Pyszna babka. Ekstra. Naprawdę, słuchajcie, w tak krótkim czasie można było zrobić, zrobiłam właśnie babkę cytrynową, chwila, moment, frittata, której jest bardzo dużo, tu robią się jajka z warzywami, tu robi na dole nam się sos ratatouille i robią nam się naleśniki, sos truskawkowy i jeszcze będą na wytrawnie. Nie, Thermomix jest genialny, a Mariuszek... Thermomix jest genialny, a Mariuszek to dodatek. Okej, okay, nie przywarło. Jest szansa na dobre naleśniki. Słuchajcie. Kochani, bardzo, bardzo Was proszę jeszcze raz o udostępnienia mojego live'a. Jest to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne, więc jak jesteście, jak Wam się podoba, udostępnijcie, proszę. Możemy, żeby było szybciej. Teraz, kochani, moje live już będą co tydzień w środy. Co tydzień w środy, słuchajcie, o godzinie 17. Mam nadzieję, że będę w stanie robić je tydzień w tydzień. Czasami po prostu coś mi wyskakiwało, ale teraz będę tak planowała, żeby te live'y były zawsze o tej samej porze i co tydzień. Okej, dobra. Cofniemy się, co tutaj nad nas chcieli. Przełożyć na talerz wyłożony papierem ręcznikowym, to nie. Gdy stacja Thermomix Friend zasygnalizuje koniec pracy, zdjąć przystawkę Varoma. Dał nam znać, więc ściągamy przystawkę Varoma. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, frittata. Tak to wygląda. Zaraz przypalę placka, znając życie. Jest. Ostrożnie przełożyć na talerz.
Okej, okay, przykładamy frittatę. Hop. Zobaczcie. Muszę wam pokazać, bo ja po prostu kocham frittaty. Pani Beatko. Kolejny challenge. Cześć Ewelinko. Zobacz, jaka frittata nam tutaj powstała. Zabieraj się do dzieła. Robić pyszności. Mamy to. Dalej. Okej. Okay. Do naczynia miksującego włożyć ugotowane warzywa na parze. Czyli warzywa, które gotowaliśmy w dolnej części przystawki Varoma. Tutaj była cebula, bakłażan, cukinia. Moje smaki. Robimy, pamiętajcie, brunch po włosku. Piękna, dzięki. O, pięknie, tu mi się coś wylało. Okej. Dalej. Dodać 200 g krojonych pomidorów z puszki. I tutaj też zwracajcie uwagę na skład takich. Okej, okay, mamy to. Przesadziłam. Zawsze można zabrać z powrotem. Słuchajcie, od 50 g koncentratu pomidorowego. Ja dam mniej, wolę taki delikatniej pomidorowy. Nie starowałam. Ok. Dalej. 15 g cukru. Dalej 50 g oliwy z oliwek. Mam taką drugą oliwę, którą kupiliśmy, słuchajcie, ja zawsze myślałam, że jak piękne opakowanie, to cudna oliwa. Wiecie co? Oczywiście droższa. Byliśmy w Portugalii i Hiszpanii i kupiliśmy taką w plastikowej butelce, tańszą zdecydowanie. Ta oliwa jest po prostu cudowna. Naprawdę jest tak aromatyczna i pewnie jest robiona dla, słuchajcie, swoich, tak? Po prostu oni wiedzą, co, gdzie kupować. A ta w pięknych butelkach może być dla turystów. Jedną łyżeczkę soli. Łyżeczka soli. Pieprzu. Ja, słuchajcie, dodam jeszcze swojej przyprawy. To już w ogóle jest przyprawa do dań kuchni włoskiej, więc idealnie, prawda? Zawsze do ratatouille dodaję, zresztą do wszystkiego, tak jak wam pokazywałam wczoraj, dostałam, bo mi się skończyła w kastorowodzie. Czekajcie, gdzie ja byłam? Nie pamiętam, jak ten sklep się nazywał. Później sobie przypomnę, ale jest również w Carrefourze ta przyprawa. W Kauflandzie. O, w Kauflandzie, słuchajcie. Pieprz.
dalej. Założyć pokrywę i miarkę. Dalej. Ustawiamy czwórkę, mieszanie 15 sekund. Niech nam się tu robi. Dalej. Mamy, słuchajcie, końcówkę. I wszystko mamy gotowe. Część naleśników podawać z szynką w plastrach, gotowaną lub surową. Ja mam szynkę, słuchajcie, gotowaną w Thermomixie. Szynka z Varomy. Polecam Wam serdecznie zrobić sobie taką szynkę z Varomy. Super sprawa. Więc będą naleśniki na wytrawnie z szynką. I z rukolą. Dodam tu oczywiście jeszcze po swojemu troszkę pomidorków. Możecie oczywiście dodawać co chcecie. Ja po prostu uwielbiam takie smaki. Cała grupka ludzi się tym najmie, słuchajcie. I tak. I rukolo oprószone parmezanem. Parmezanem możemy parmezan oczywiście możemy sobie zetrzeć, możemy sobie również wrzucić do Thermomixa i posiekać. Chwila, moment, gdzie mam? Jest. Drugi będzie na słodko z sosem truskawkowym. Możecie tutaj również pododawać jakieś dodatki, orzechy, migdałki, różności, tak? I tak, pastę z warzywami ratatouille posmarować pieczywo, frittatę pokroić na kawałki, ciasto cytrynowe w plastry. No oczywiście, mamy frittatę. Już Wam pokazuję ratatouille. Och, cały garnuszek mamy. Takiego sosu. O, proszę bardzo. I kanapeczki. Rozkładamy. Smarujemy sosem. Tak jak we Włoszech. Jest tego bardzo, bardzo dużo. I powiem Wam, że teraz kawałek frittaty do tego, zobaczcie, do takich kanapeczek z ratatouille. Ok, mamy naleśnik drugi gotowy.
fajne ciasto. Nie mam gdzie tu już stawiać, tyle narobiłam. Sos truskawkowy. Ale powiem wam, że uwielbiam, naprawdę uwielbiam. I babka. Nie wiem, jak mi wyjdzie z tej formy. Czekajcie. Jeszcze nie powinnam wyciągać. Powinno mi to ostygnąć, ale jest. Jest babeczka. Muszę wam pokazać. Cudna jest. Zobaczcie. Taką babka cytrynowa. Tu zobaczcie, mamy frittatę. Frittata. Taka micha wielka, sos truskawkowy i naleśniki na wytrawnie z domową szynką, rukolą i pomidorkami i właśnie z sosem truskawkowym. Ja później jeszcze wam pokażę, bo ja oczywiście pododaję tutaj swoich jeszcze dodatków, orzeszków i różności. Bardzo mi się podoba ta mini babeczka taka. Naprawdę mega. Postawię ją tutaj. Może mi się wszystko zmieści. Stół zastawiony brunchem. Szybciutko, w jednym przepisie, krok po kroku, słuchajcie. Bez przechodzenia przez kolejne przepisy. Polecam wam te kolekcje brunchy. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy live. Bardzo, bardzo was proszę, kochani, o udostępnienia mojego live'a, o serduszka. Pamiętajcie, jestem przedstawicielem Forwerka firmy Thermomix. Pokazuję wam sprzęt Thermomix TM6, jak również Thermomix Friend. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania, zapraszam was serdecznie do kontaktu. Wszystkie wiadomości, wszystkie dane zostawiam wam w poście, w opisie live'a również, więc zapraszam was serdecznie. Za tydzień już powolutku przenosimy się w klimaty świąteczne. Nie wiem jeszcze do końca, co zrobię. Lubię sobie tak czasami pozmieniać, pokombinować. Jeżeli macie jakiś pomysł, dajcie mi znać. Na pewno zrobię różności, ciekawostki, na pewno będą potrawy z nowej kolekcji, więc zapraszam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście ze mną, że byliście i do zobaczenia, kochani, za tydzień. Ja idę jeść, bo naprawdę pachnie tu niesamowicie. Buziaki!